Mieszkańcy centrum Rybnika czują się, no właśnie, niedociepleni, chyba bardziej by pasowało niedogrzani. Pomimo iż sezon grzewczy rozpoczął się ponad 2 tygodnie temu, to mieszkańcy budynków Rybnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej mają nadal zimne kaloryfery. Opóźnienie w dostawie ogrzewania jest spowodowane nieukończonymi pracami związanymi z wymianą sieci centralnego ogrzewania. Na raty. Tak rozpoczął się rybnicki sezon grzewczy, bo nie wszyscy mogą się cieszyć gorącymi grzejnikami. Przeszło 2 tygodnie temu zakład cieplny w Rybniku dostarczył ciepło do mieszkańców Kuźni Rybnickiej. Potem dołączyły kolejne dzielnice miasta. Od wczoraj uruchamiane w ciepło są mieszkania Rybnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Ciepło jest teraz normalnie, bo dzisiaj puścili normalnie do tego, nie? No, tam istnieje możliwość, także tego. Także normalnie na razie nie możemy narzekać. Nie za późno trochę? No nie, normalnie, bo w każdym razie, bo są zmienne temperatury te otoczenia, no to w każdym razie to tam, oni też normalnie jeszcze mają też roboty wykończeniowe i tak dalej, tam te rury co ciągnęli i tak dalej. Jak było zimno, to już mogli grzać. Wymiana 6000 metrów sieci ciepłowniczej w Fałowicach. Ta inwestycja realizowana od czerwca tego roku spowodowała opóźnienie w dostawie ciepła w niektórych częściach miasta. 23 Rybnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa przysłała nam akces ogrzewania. Podjęliśmy działania celem uruchomienia ciepła i pierwsze ciepło do dużej liczby odbiorców trafiło wczorajszego wieczoru. Dzisiaj pozostanie do ocieplenia osiedle Sławików, ulica Dworcowa, Grunwaldzka i Raciborska. Prezes Rybnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej Marek Gruszczyk obiecuje, że problem z ogrzewaniem skończy się lada moment. Do końca dzisiejszego dnia te osiedla, które jeszcze do początku dzisiejszego dnia nie miały ciepła, według zapewnień PEC-u powinny mieć już dostarczone ciepło. Także problem jakby skończy się ostatecznie w dniu dzisiejszym wieczorem. Miejmy nadzieję, że kolejny 8-miesięczny okres grzewczy przebiegnie bezawaryjnie i wszyscy rybniczanie poczują się dociepleni.